pamiętam. Oni pamiętają. Wracają tutaj i lubią. Zapisanie w historii. Tam kiedyś stała synagoga, modlili się Żydzi. Teraz mieszkalny dom trzypiętrowy, czuć zapach głosu, słychać rozmowy. Był też cmentarz żydowski, czci chowano zmarłych. Dziś szkoły dzwonek ich budzi, uczą się w szkole dzieciaki na ludzi. Drukowanymi ulicami miasta przechadzali się Żydzi. W ogrodzie saskim cicho i zielona trawka strudzeni odpoczywali na ławkach. W tym mieście kwitł handel i rzemiosło. Chętnie kupowali wszyscy. Ciężkimi barkami ustrojona Wisła zapraszała do miasta, nie była ta pierwsza. I przemysł wszelaki rozwijał się tutaj. Od maszyn przez śrubki i dłuta, po wstążki, kawę, guziki, były składy, były fabryki. Jeszcze dziś w powietrzu wisi zapach mamony. Czy czujecie? Jeszcze słychać język jidysz. Czy słyszycie? Oni tu są. Zapisali się w historii. Spotkanie Polaków. Choć włosy posrebrzone, ze ścian sypie się tylko. Oczy zamrzone, odkłada ostatni pacjent. Choć wiele lat minęło, wiele czasu daje o sobie znać. Ciało poprzygarbione stanęło i żal było cokolwiek brać. Gdzie zielony marmur się podział, co zdobił krążącą się schody, nie ma już szyb kryształowych, nie ma tamtejszej urody. W oczach łez pełna strzydnia, wokoło szaro i trudno. Nie słychać śpiewu sąsiedzkiej rozmowy. Jest kurgański slogan drogą do podchory. Czy nie żal skarbów historii? Bez niej nie powstanie nowe, lepsze. Smutek rośnie, bardzo boli. Pomyślcie o tym, jak jeszcze wcześniej. Witam Państwa bardzo serdecznie na kolejnym, szóstym wieczorze organizowanym cyklicznie od roku 2007. Dzisiejszy zatytułowany jest Iskor. Iskor, czyli pamięć. Krzeszony pamięć wrocławskich Żydów. Dzisiaj będziemy mówić o Żydach dawnego powiatu wrocławskiego w latach 1918-1939. Żydów we Wrocławku w zasadzie już nie ma, ale pamięć należy im oddać, bowiem oni stanowili dużą część naszego społeczeństwa. W 1939 roku na ogólną liczbę 67 tysięcy Żydzi stanowili 21%, co dawało około 15 tysięcy. A więc co czwarty był Żyd. Witam serdecznie wszystkich wrocławiaków, witam gości przyjętych, przyjaciół, znajomych i tych, którzy są z nami po raz pierwszy. Mam nadzieję, że będziecie Państwo dobrze się z nami utrzymywała się z przemysłu i handlu, przy czym przeważali właściciele z małych zakładów. Żydzi pracowali w rzemiośle, natomiast w branży odzieżowej i skórzanej stanowili aż 50%. Ponadto dużą rolę odgrywali w krawiectwie, szewstwie i garbarstwie. Natomiast tylko 5% ogółu ludności żydowskiej pracowało w kulturze, oświacie i służbie publicznej. Pod względem społecznym ludność ta była zróżnicowana. Obok nielicznej grupy posiadającej znaczny kapitał,
fabrykanci, bankierzy, budownicy, istniała potężna masa drobnych rzemieślników, handlarzy i chałupników, których dochody zaledwie wystarczały na przeżycie. Trzon społeczności żydowskiej stanowiło drobne mieszczaństwo, które obejmowało 2/3 ogółu Żydów w Polsce. Typowymi przedstawicielami byli sklepikarze, domochrążcy, straganiarze, pośrednicy, a także pracownicy licznych instytucji kulturalno-społecznych, religijnych i oświatowych. Odrębną grupą społeczną była burżuazja żydowska, stanowiąca 41% ogółu. Kolejną grupą stanowiła inteligencja żydowska, w której znajdowali się adwokaci i lekarze. Ludność wyznania mądrzeszowego skupiona była w Żydowskim Związku Religijnym. Był to największy w Polsce w latach 1918-39 niechrześcijański związek wyznaniowy. Posiadał specjalny charakter i organizację, działał na terenie całego państwa polskiego. Omawiając los ludności żydowskiej powiatu włocławskiego w okresie międzywojennym, nie można pominąć istnienia miejsc modlitewnych, czyli synagog. We wszystkich gminach wyznaniowych znajdowała się jedna synagoga, a we Włocławsku były dwie. Ważnym miejscem, jak w każdej społeczności, były cmentarze, czyli kirkuty. Cmentarz żydowski posiadała każda gmina, jednak do naszych czasów żaden nie przetrwał. Wszystkie zostały zniszczone podczas II wojny światowej. To cmentarze żydowskie były doskonałym świadectwem przeszłości, wspaniale odzwierciedlającym materialny zabytki kultury żydowskiej. Z miejscami pochówków były ściśle splecione losy ludzi. Dlatego przykry jest fakt, że w takich miejscach ważnych dla każdego człowieka jak cmentarz powstała oczyszczalnia ścieków jak w Kowalu czy basen miejski jak w Brześciu. Żydzi zamieszkujący gminy wyznaniowe powiatu włocławskiego ogromne znaczenie przywiązywali do odprawiania nabożeństw i obchodów świąt żydowskich. Nabożeństwa odbywały się w każdą sobotę i w okresach uroczystych świąt wyznawców judaizmu w synagogach. Szczególnie uroczyście przeżywała ta społeczność święto Szałasu. W czasie trwania tych świąt, zwanych również kuczek, Żydzi ustawiali szałasy na balkonach domów, w podwórkach. Święto szałasów to pierwsze święto plonów, jesienne święto judaizmu. Obchodzone było przez Żydów ortodoksyjnych i konserwatywnych w diasporze przez 10 dni. Podczas dwóch pierwszych i dwóch ostatnich dni należało powstrzymać się od pracy. Było to najbardziej radosne święto ze wszystkich świąt żydowskich. W okresie międzywojennym w synagogach na podwyższeniu wznoszono mały szałas i ozdabiano go owocami i kwiatami. Dzieci śpiewały pieśni pochwalne. Idąc na czele procesji, niosły 4 rośliny. Palmę, cytrynę, mirt i wierzbę. Inne dzieci, dzielone na grupy, niosły różne owoce i jarzyny. Równie uroczyście obchodzone było święto wolności Pesach, każące pamiętać o wyjściu Żydów z niewoli egipskiej. Było to wiosenne święto, zwane pod nazwą Paschy lub Święto Przaśnego Chleba. Obchodzono je w czasie pierwszej pełni księżyca po wiosennym zrównaniu dnia z nocą. Pesach to święto rodzinne, obchodzone po połowie w synagodze i w domu. Cała rodzina żydowska zasiadała do stołu, aby odbyć seder. W skład uroczystości wchodziły modlitwy, śpiew, spożywanie specjalnych potraw, także maski i napojów. W okresie międzywojennym działało wiele żydowskich ugrupowań politycznych. Były ugrupowania prawicowe, liberalno-demokratyczne i lewicowo-komunistyczne. Żydów powiatu włocławskiego pod względem politycznym dzielono na ortodoksów, mizrachistów, bundzistów i syjonistów. Rozwinęła się również duża sieć organizacji społecznych. Największy wpływ wśród ludności żydowskiej całego powiatu mieli syjoniści. Syjonizm był ruchem politycznym świeckim. Postrzegał społeczność żydowską jako odrębny naród z koniecznością wspólnego języka, którym mógł być jedynie hebrajski. Główną partią ortodoksów była Aguda Izrael. Jej program sprowadzał się do przestrzegania zasad religijnych, lojalności wobec państwa
i oczekiwanie na przyszłe Królestwo Boże. Znaczny wpływ wśród ludności żydowskiej powiatu wrocławskiego miała też partia robotnicza Bund. Głosiła konieczność zorganizowania całego proletariatu żydowskiego w odrębnej narodowej partii. Bund odwoływał się tylko do świeckich, antyreligijnych elementów społeczności żydowskiej. Bronił interesów robotników, wzywał do walki z wyzyskiem. Charakterystycznym dla społeczności żydowskiej zjawiskiem był niski odsetek analfabetyzmu. Bardzo wcześnie wdrażano chłopcom czytanie i pamięciowe opanowanie pięciu księgów Mojżesza i pozostałych części żydowskiego pisma. W dwóch gminach znajdowały się szkoły dla żydowskich dzieci. W Lubrancu i Brześciu była to prywatna szkoła ortodoksyjno-religijna Weden. Koszty utrzymania szkoły ponosili rodzice uczniów. Większość dzieci miasteczek, w których nie było szkół żydowskich, uczęszczała do siedmioklasowej szkoły polskiej. W życiu kulturalno-oświatowym znaczenie odegrała organizacja Freiheit, której przedstawicielami byli sioniści, a także Towarzystwo Popierania Szkolnictwa Żydowskiego i Kultury Żydowskiej. Szkół, które organizowało m.in. kursy dla analfabetów, koncerty, zabawy ludowe i popierało budżetem kryterium. W każdej gminie znajdowała się przynajmniej jedna biblioteka. Powiatu wrocławskiego tworzyły nie tylko Polacy, także mniejszości narodowe, przede wszystkim Żydzi. Te narody oddziaływały na siebie, posiadały przecież wspólną historię. Mimo że odrębną tradycję i obyczajowość, odrębny język i kulturę, ale także ich wspólną. Do roku 1930 nie odnotowano w źródłach archiwalnych przejawów antysemityzmu. Mniejszość żydowska obchodziła święta narodowe wspólnie z Polakami. Ludność polska zawierała z Żydami transakcje handlowe, robiła zakupy w ich sklepach, zaciągała kredyty. Propagandę antyżydowską uprawiało Słowo Kulawskie, czasopismo, które produkowane było przez zakłady graficzne w Kalisko-Bielskie. Innym notorem głoszenia idei antyzemickiej w powiecie była endecja reprezentowana przez Związek Ludowo-Narodowy od 1928 roku. Było to Stronnictwo Narodowe. Wystąpienia antyżydowskie nasilały się po 1935 roku. Znane są z tego okresu hasła drukowane w broszurce robotnik, takie jak Kupuj u Polaka, Przed Żydami, Polska bez Żydów. Z uwagi na pogarszającą się sytuację ekonomiczną w kraju, Polacy stali się coraz bardziej podatni na hasła antysemickie głoszone przez obóz pracowy. W latach wojny i zaraz wojny ulegały zniszczeniu przejawy sztuki żydowskiej. Niestety zachowała się tylko jedna świątynia żydowska, w której mieści się obecnie ośrodek kultury. W znacznym stopniu zniszczono, zdewastowano, rozebrano, wyczyszczono to, co świadczyło o bytności w Polsce i Żydów, których wkład do tego kraju jest ogromny i niekwestionowany. Give on Hashem.
wzięła się na pracę. Napisałam opowiadanie, które mówi w zasadzie o ofiarach. Ofiarach wojny, ale nie tylko. Główna bohaterka jest niemiecką redaktorką. Rzeczywiście nazywa się Elke Bolz. W opowiadaniu figuruje jako Erika. Jest ofiarą wojny. W zasadzie jest osobą, która ponosi winy za swoich rodziców, o ile można takie winy ponosić. Dlaczego dowiecie się Państwo w dalszej części mojego opowiadania? Ofiarą wojny na pewno jest pani Blach, czyli Erna Brauer, która urodziła się w 1925 roku we Wrocławku. Polka pochodzenia żydowskiego, która ocalała, przeżyła Oświęcim. I najmłodsza z trzech kobiet to Mirka, związana z Wrocławkiem przez swojego tatę, której dziadek Józef został zamordowany w niemieckim obozie Zwickau. Te trzy kobiety spotkały się pewnego razu, całkiem nieprzypadkowo. Zadzwoniła Erna do Mirki, ponieważ znają się, przyjaźnią od kilku ładnych lat, i zapytała, czy ta nie zechciałaby zaopiekować się niemiecką redaktorką, która chce przyjechać do miasta, zobaczyć je, poczuć, pospacerować po różnych ulicach i miejscach. Oczywiście Mirka chętna, kocha ludzi, przyjazna, nie odmówiła. I tak się stało. Do Wrocławka przyjechała Elke, czyli z opowiadania Erika, i opowiedziała jej swoją historię. Opowiadanie nosi tytuł Pierścionek z diamentem. Przeczytam Państwu fragmenty, natomiast całość można przeczytać na stronie poświęconej włocławskim Żydom www.żydimwłocławek. Najpierw zmarł ojciec, szanowany obywatel, pracowity i uczciwy człowiek. Tak był postrzegany przez rodzinę, przyjaciół i znajomych. Dla sąsiadów i otoczenia był wzorem do naśladowania. Kochał swoją rodzinę. Erika rodziców miała dobrych. Złoty pierścionek z diamentem, który otrzymała od nich na swoje 18 urodziny, przypominał jej o nich zawsze, gdy na niego patrzyła. Nosiła go z dumą, wywołując zazdrość swoich koleżanek. Matka zmarła 8 lat po mężu i Erika zamieszkała w rodzinnym domu sama. Przez 4 lata studiowała dziennikarstwo na Uniwersytecie w Berlinie. Była wzorową studentką. Pewnego razu koleżanka zachęciła ją, aby wzięła udział w wykładzie na temat Shoah. Zajęcia prowadziła żydowska profesor, ocalała więźniarka z Auschwitz. W domu matka mówiła nieraz, że Niemcy są wybranym narodem. Erika nie zastanawiała się głębiej nad tymi słowami i nie rozumiała, jak się mają do nich. Gdy pytała brata, czy to wszystko, co piszą w książkach o faszyzmie i hitleryzmie, jest prawdą, uzyskiwała krótką odpowiedź. Propaganda tych świń Polaków i Żydów. Owego nieszczęsnego dnia wróciła do domu z pracy w redakcji bardzo zmęczona. Miała już położyć się na krótką drzemkę, kiedy spojrzała na stojącą przy pokoju starą szafę. Pomyślała, że czas najwyższy zrobić z nią porządek. Wewnątrz znajdowały się przeróżne przedmioty, począwszy od pięknego porcelanowego kompletu kawowego, przez pudełko z orderami, aż do sterty zakurzonych ksiąg i dokumentów. Erika postanowiła dokładnie przejrzeć zawartość szafy. Porządkując domną ostatnią półkę, ujrzała w rogu srebrne metalowe pudełko. Spodobało jej się. Pomyślała, że będzie odpowiednie dla jej biżuterii.
Gdy je otworzyła, ujrzała pożółkłe koperty zaadresowane do jej matki. Nigdy nie podejrzewała, że tata był taki romantyczny. Erika długo płakała. Miotały nią różne myśli. Rozważała słowa brata. Następnego dnia nie poszła do pracy. Nie była w stanie pracować przez jeszcze kilka następnych tygodni. Miała pęknik w głowie, szukała jakiegoś usprawiedliwienia dla rodziców, ale go nie znajdowała. Wciąż słyszała słowa: mój ojciec gestapowcem. Mój ojciec gestapowcem. Matka zawsze mówiła, że urodę odziedziczyła po babce Franciszce, która nazywała się Franciszka Kowalska. Potem pytała Mirki, czy to nazwisko może być żydowskie czy polskie. Erika postanowiła oddać pierścionek z diamentem. Postanowiła także pojechać do Polski, do miejsc, w których jej ojciec przebywał podczas wojny. Szczególnie chciała odwiedzić Włocławek, miasto, w którym matka odwiedziła męża i gdzie on wsunął jej palec, na jej palec ten przeklęty pierścionek. Dowód wielkiej miłości i oddania ukochanej kobiecie. Planowała też zbadać swoje korzenie, a potem napisać o tych wydarzeniach książkę. Erika jeszcze raz opowiedziała o swoim problemie. Zaczęła od tego, że ojciec był gestapowcem. Do pełnienia zaszczytnej służby Hitlerowi został wysłany do Polski. Podczas wysiedleń społeczności żydowskiej oddziały Wehrmachtu konfiskowały wszystko, co mogło być przydatne III Rzeszy. Ludzi pędzono opustoszałymi ulicami miasta, bijąc ich, kopiąc i popychając. Przebieg jednej z takich akcji nadzorował oddział Gestapo, w którym służył ojciec Eriki. Działo się to we Włocławku. Zobaczył przebiegającą przez ulicę młodą dziewczynę. Na plecach płaszcza miała naszytą żółtą łatę w kształcie gwiazdy Dawida. Dłonią zasłaniała sobie twarz. Choć dzieliła go od niej spora odległość, gestapowiec sprawnym wzrokiem rozpoznał blask diamentu znajdującego się na palcu Żydówki. Jeden okrzyk, halt, spowodował, że dziewczyna zatrzymała się i stała jak skamieniała. Podszedł do niej, plunął w twarz, naubliżał, po czym za darowanie życia wziął sobie nagrodę. Ów złoty pierścionek z diamentem. Dziewczyna czym prędzej uciekła. Zimą 1941 roku matka przyjechała do Włocławka odwiedzić męża. Były to cudowne dni spędzone razem podczas wojny. Matka była przeszczęśliwa. Mąż oprowadzał ją po polskim mieście, wskazując zabytki godne uwagi. Podziwiali XII-wieczną katedrę, kościółek Farny nad Wisłą. Objęci spacerowali nad wiślańskimi bulwarami tuż obok ulicy Śmierci. Tu zaganiano Żydów do ciężkich robót i brutalnie ich katowano. Wielu na tej ulicy straciło życie. Im to jednak niczym nie przeszkadzało. Kobieta była lekko wystraszona, lecz mąż zapewniał, że ta żydowska hołota nie jest zdolna zakłócić im romantycznego nastroju. Pani Blatt zadzwoniła też do Włocławka do swojej przyjaciółki z zapytaniem, czy ta nie zechciałaby zająć się niemiecką redaktorką, która pisze książkę „Bardzo chcę poznać miasto i ludzi”. Mirka zaprowadziła ją do miejsc związanych z życiem i martyrologią Żydów. Erika czytała o tych miejscach, które chciała zobaczyć teraz na własne oczy. Poszły więc na plac Kopernika, gdzie znajdował się posterunek niemieckiej policji. Potem na ulicę Kościuszki. Tu na budynku, w którym znajdowała się dziś siedziba Gestapo, widnieje tablica pamiątkowa ku czci pomordowanych przez hitlerowców Polaków i Żydów.
Erika chciała wejść do środka. Milka odradzała. Nie była pewna, czy to dobry pomysł. Nie przekonała jednak redaktorki. Obecność w dawnym lokalu gestapo była ponad siły Eriki. Złapała się poręczy, by nie upaść. Bardzo płakała. Przez okres jednego roku kobiety utrzymywały ze sobą kontakt telefoniczny. Erika opowiadała o swoich poczynaniach. Wydawało się, że jest spełniona. Znalazła sponsora, który zaoferował się wydać książkę. Spotkała się jeszcze w Niemczech z panią Blatt. Wspominała o trudnym życiu w jej miasteczku. Brat zerwał z nią kontakty. Sąsiedzi wyszydzali i opluwali. Straciła pracę. Było jej ciężko. Nie miała oparcia w nikim. Potem nagle telefony od Eriki skończyły się. Listy wracały z adnotacją, nie zastano adresata. Pani Blatt poinformowała Mirkę, że Erika jest w złym stanie. Była wiosna. Alejami parku spacerowała młoda kobieta w towarzystwie pielęgniarki. Szły w milczeniu. Pacjentka rozglądała się nerwowo, jakby na kogoś czekała. Jej niespokojne oczy rozbiegały się w różnych kierunkach. Patrzyła przez chwilę na białe stokrotki, które ubarwiały ładnie przystrzyżony trawnik i na małego ptaszka dziobiącego okruchy chleba. W końcu jej wzrok zatrzymał się na trzypiętrowym budynku jaśniejącym w blasku słońca. Zmrużyła oczy. Grymas wykrzywił jej twarz. Pielęgniarka zauważyła, że kobieta patrzy na przymocowaną na przedniej ścianie gmachu tablicę z napisem „Zakład dla psychicznie chorych”. Usłyszała też cicho wypowiedziane słowa „Dlaczego?”. To, kim jestem, zawdzięczam też jemu. Tak bardzo się przygotowywałam do oprowadzenia go, obcego Żyda z Izraela, po wózłach. A tymczasem nasze role odwróciły się. Zaglądaliśmy do znanych mi miejsc i zakątków na Wielewieckiej, Stogórnej, w bulwarach. To ja poznawałam moje miasto, patrząc na nie jego oczyma. Dostrzegłam biegające ulicą dzieci, chłopców zmierzających do hederu, zatroskanego rabina spacerującego razem z sędziwym proboszczem od świętego Jana po starym rynku, metalowy pręt wystający ze ściany piwnicy, o którym roszczył sobie nogę. Usłyszałam też przerażenie żywcem grzewanych na łęcy, trzask płonącego stropu z nagrody, ciszę i ziemię do bezka, rytmiczny transport. Pomyślałam wtedy, że ten Żyd to ktoś mi szczególnie bliski. Tak bliski, jak mój dziad, który tak samo przyjechał miasto, chodził ulicą szeroką do kościółka świętego Jana, strzykł się na ulicy. Nie poznałam swojego dziadka, ginął w obozie i strzykał, zanim mógł ze mną spacerować po ulicami Wrocławka, zaglądać do nieznanych mi miejsc i zakątków, opowiadać o dzieciach bawiących się na wąskich ulicach. To, że tu jestem, zawdzięczam jemu, jego miłości do naszego miasta, naszemu pragnieniu utrwalenia pamięci o ludziach, którzy tu żyli, pracowali, kochali, umierali. Dzięki niemu ja pamiętam. Może dzięki mnie nie zapomną. Wiecie Państwo, o kim są napisane te słowa. Chcę tu podziękować bardzo pani Beacie Czyszlak, polemistę do szkoły elektrycznych, która służy mi pomocą, nie tylko podczas dzisiejszego wieczoru. Uczniowie są właśnie z tej szkoły. Pani Beata dokonuje korekty moich tekstów. Nie jestem poetką, nie jestem pisarką. Jeżeli piszę, to piszę. Serce. Wspominam o Abramku w Wolnym Talerze, którym rozmawiałam przed wieczorem, który co prawda nie jest już w dobrej formie, ale który cieszy się i
na te nasze spotkania i proszę, żebym zawsze przekazywała Państwu ukłony. Robię to z wielką radością. Ster, Tabacznik oraz Fajans przyczynili się do rozwoju transportu rzecznego i żeglugi wiślanej. Levenstein uruchomił fabrykę cykorii, a mu zamówił fabrykę narzędzi rolnych. W przemysł chemiczny zainwestowali Altman, Luidor, Herstein oraz bracia Lubowscy. W fabrykach Fajansu lokowali swe kapitały Boas, Kuhlfeld, Schreyer, Rotgold, Fromm, Golde, Asterblum i bracia Szamańscy. Markus Wołkowicz założył jedną z pierwszych wrocławskich drukarni. Zasłużoną sławą cieszyli się też żydowscy medycy. Doktorzy Kong, Lewin, Poznański, Kleczkowski, Fuchs, Silberman, Deutscher czy Kuczyński. Kowal. Najstarsza wzmianka o obecności Żydów Kowalu pochodzi z 1531 roku. Skupisko żydowskie zaczęło się rozwijać szybko od 1717 roku. W 1765 roku Żydzi posiadali 16 domów, a kachał liczył 260 osób. W 1827 utworzono rewir żydowski, który obejmował ulice Górno, Grodzko, Sybirno. Wiele Żydów mieszkało też przy ulicy Małowarszawskiej. Rewir okazał się zbyt mały i ponad 40 rodzin mieszkało poza nim w roku 1833. Udział Żydów w życiu gospodarczym miasta i okolic był znaczący w latach drugiej połowy XIX wieku i okresie międzywojennym. Na zarejestrowanych w 1928 roku 140 rzemieślników, 73 było Żydami, co stanowiło 62%. W roku 1931 miasto zamieszkiwało 1470 Żydów. W mieście znajdowała się synagoga, mykwa murowana, przytułek dla biednych, rzeźnia dla drobiu i cmentarz żydowski. Brześć Kujawski. Najstarsze informacje o Żydach Brześcia Kujawskiego pochodzą z 1428 roku. Już w końcu XV wieku istniał kachał brzeski. Umowa z 1535 roku sprzyjała rozwojowi skupiska żydowskiego. Zgodnie z nią Żydzi mogli posiadać 15 platów i domów w mieście, podzielić czynsze i podatki, a także podatek od cmentarza żydowskiego. Dzielnica żydowska usytuowana była w północno-wschodniej części miasta. Obejmowała ulicę Żydowską, obecną Krakowską, i Poprzeczną. Była to część położona w dolnej części miasta, bardziej uboga i zniszczona. W okresie międzywojennym w mieście funkcjonowało 17 sklepów, co dawało 89% ogółu sklepów w mieście. Posiadali je m.in. Lipszyc, Silber, Radziejewski, Szpigiel, Koch, Szprajke, Ejzyk, Lewin, Płaski. Rozwijały się także przedsiębiorstwa handlowe i usługowe. W mieście znajdowała się drewniana synagoga Kryta Dachówko. Poza tym była rzeźnia drobiu, właśnie murowana Kryta Papą, cmentarz żydowski przy ulicy 11 listopada, zajmujący teren o powierzchni 1,5 morki. Na początku 1941 roku utworzono getto. Wielu wysłano do obozu pracy w okolice Poznania. Część trafiła do getta w Łodzi. Pozostali trafili na śmierć do obozu zagłady w Chornie nad Nerem. Chodecz. Najstarsze przekazy o osadnictwie żydowskim w Chodczu pochodzą z lat 1569-1578. Właściwy rozwój społeczności żydowskiej liczy się na XIX wieku. Powstała gmina, która posiadała rabinę. Żydzi poza handlem specjalizowali się w produkcji męskiego obuwia. W 1921 roku gmina liczyła 470 osób, w 1939 402 osoby. Do zawodów, w których specjalizowali się Żydzi, należą krawiec, piekarz, właściciel majątków ziemskich, właściciel nieruchomości, szewc, rzeźnik, szklarz, mlynarz,
dorożkarz, zegarmistrz, lekarz. Żydzi mieli znaczący udział w handlu i produkcji przemysłowej. W spisie większych sklepów i składów handlowych z 1919 roku na 9 sklepów 7 należało do żydowskich właścicieli. Przemysł był reprezentowany m.in. przez olejarnię. W mieście znajdowała się synagoga, mykwa murowana i cmentarz żydowski. Lubień kujacki. Żydzi zaczęli osiedlać się w Lubieniu Kujackim w drugiej połowie XVIII wieku. Od 1860 roku urzędował w mieście Radny. Członkowie gminy prawie w całości mieszkali w samym Lubieniu, jedynie pojedyncze osoby w ościennych majątkach ziemskich i wsiach. W 1931 roku w miasteczku żyło 905 Żydów. Od początku swej obecności w mieście odgrywali istotną rolę w życiu gospodarczym. W XIX wieku opanowali miejscowy handel towarami łokciowymi, suknem, bydłem i koni. W 1928 roku na 78 placówek handlowych działających w mieście, a 62 należały do żydowskich właścicieli. Dawało to 80% całości handlu. Na 144 zakłady rzemieślnicze, 61 to zakłady żydowskie. Żydzi rozwijali przemysł meblarski, rybarski, piwiarski. Na przykład Szmon Walter posiadał fabrykę butla z opadu. W 1921 roku w mieście pojawiła się pierwsza baptystka, Maria Rapaport. Infrastrukturę gminy tworzyły drewniana synagoga kryta plapą, drewniany dom modlitwy kryty papą, mieszkanie rabina, szkółka i łaźnia. Lubraniec. Żydzi w Lubrańcu pojawili się w 1691 roku. Dzięki wsparciu właścicieli miasta w XVIII wieku ukształtował się samodzielny kahal, który w roku 1765 liczył 249 osób. W okresie międzywojennym gmina liczyła 850. Obejmowała się zasiedle Lubraniec i gminę Piasto. W 1928 roku na 117 warsztatów rzemieślniczych do Żydów należało 70, co dawało 60% ogółu. Na 65 przedsiębiorstw handlowych 62 były żydowskie. Lokalni rabini pełnili też funkcję urzędników gminy. Infrastrukturę gminy tworzyły murowana synagoga, Bet Hamidrasz, drewniana łaźnia, murowany budynek przytułku, murowana rzeźnia, olejarnia przy ulicy Sienkiewicza, Łyn Aronowskiego i wiele innych. Przemysł. Zgodnie ze spisem ludności z 1931 roku w Przedszczu mieszkało wtedy około 700 Żydów. Najpopularniejszymi zawodami, w których pracowali Żydzi, były kupiec, krawiec, szewc, rzeźnik, kamasznik, szklarz, fryzjer, furman. W mieście znajdowała się synagoga, mykwa oraz cmentarz żydowski, który powstał w XIV wieku, a przed II wojną światową zajmował pół hektara powierzchni. Zachowało się z niego 8 macew, które obecnie znajdują się w muzeum. Przy ulicy Warszawskiej 12 mieszkał rabin i mieściła się kancelaria. Zdeptała, zhańbiła, zgładziła, unicestwiła hitlerowska machina. Szłam dumnie po dywanie, choć pewnie się gardziła. Patrzył przecież cały świat. Może bez małej garstki lekko siedzę. Lekko drżącym ruchem odebrałam honorowy medal. Rozległy się oklaski dla mnie. Mój wiersz przeczytany wszystkim. Proste, a jakże nieproste. I znowu oklaski, to było zbyt wiele dla mnie. Dla innych nigdy nie żałuję. Honor, duma, zaszczyt,
wyróżnienie rozpierały moje serce. W jednej chwili ujrzałam kochane znane mi twarze. Obranek patrzył swoimi czarnymi oczyma. Były szczęśliwe. Więc za mną wzrokiem włocławscy Żydzi. Usłyszałam słowo dziękuję. Ale nie chcę tutaj mówić o sobie. Dobrze się złożyło, że mój kolega, który zadzwonił przed wieczorem, że nie może przyjechać, spóźnił się i jest. Bo to właśnie o nim, o Zbyszku Sołtysińskim, chciałam Państwu powiedzieć parę słów. Zbyszek, o ile mogę powiedzieć, tak jak ja, przywołuje pamięć. Walczy o nią odnośnie aleksandrowskich Żydów. Spisuje relacje i w ten sposób tę pamięć przekazuje dalej. W tym roku, w rocznicę powstania w getcie warszawskim, przyznawane były honorowe medale. Naszego rejonu kujawsko-pomorskiego właśnie Józefa Staja i Zbigniew Sołtysiński takie wyróżnienie otrzymały. Ja myślę, że Zbyszkowi należą się brawa. A ci z Państwa, którzy chcieliby zobaczyć, a z nie dowierzają, przyniosłam dzisiaj właśnie ten medal w programie. Można go obejrzeć. W okresie prześladowań powodowanych stereotypami funkcjonującymi na ich temat w społeczeństwie Europy. Nawet te stereotypy przekształcili w humor, stając się mistrzami groteskowej samokrytyki. Humor żydowski bywa specyficzny. Dla nieżyda czasami może być niezrozumiały. Zrozumią go te osoby, które znają choć trochę mentalność żydowską, i religię. Jak z humoru żydowskiego śmieją się Francuzi? Śmieją się trzy razy. Pierwszy raz, kiedy Żyd opowiada dowcip, drugi raz, kiedy tłumaczy ten dowcip i trzeci raz, kiedy Francuz zrozumie dowcip. Jak śmieją się Anglicy? Anglicy śmieją się dwa razy i to do przyzwoitości, bo tak wypada. Pierwszy raz, kiedy Żyd opowiada dowcip, drugi raz, kiedy go tłumaczy. Niemcy śmieją się tylko raz, bo ich duma i honor nie pozwala więcej. A jak my śmiejemy się Polacy? My mamy wszystko przy jednym. Żydowski chłopiec wraca ze szkoły do domu i chwali się mamie. Mamo, dostałem rolę w szkolnym przedstawieniu. A co to za rola? Będę grał żydowskiego męża pewnej Żydówki. Wracaj do szkoły i powiedz, że chcesz rolę z tekstem. Moshe otworzył sklep. Trąbki, saksofony, bębny, noże, pistolety i trup. Jaki cię geszef, Moshe? Bardzo nietypowy towar, pyta Strój. Bardzo idzie, bardzo. Przedwczoraj sprzedałem trąbkę, wczoraj pistolet, a dziś trumnę. Baruch, ty masz mnie pożyczyć 100 zł? Życzę ci tych 100 zł. Icyk poczuł pragnienie.
jarni. Wypił kufel piwa i mówi do barmanki. Czy chciałaby pani sprzedać 2 razy więcej piwa niż dotychczas? A jak? Jak? I pani nalewa piwo do pełna. A teraz zgłosiła się do rabina Oroza. Bój się Boga, powiedziała. Przecież pani ma takiego dobrego męża. Co ma pani mu do zarzucenia? Oj, Rebe, ja to podejrzewam, że to ostatnie dziecko, które mamy, że to nie jest jedno. Proszę Państwa, czy ci młodzi ludzie to nie jest duma naszego miasta? Jest. To są wnioski ze szkoły. Dziękuję pani Beata Cieśla. Podziękujmy pani Beacie. Która chętnie z Państwem dzieli się tym, czym ja się dzielę. I Ola, delikatna, w zeszłym roku wydała tomik poezji. Mam nadzieję, że będziecie mogli Państwo poczytać, bo ja czytałam wczoraj pełne przemyśleń, mądre wiersze. My Państwu dziękujemy. Ja chciałam podziękować bardzo Państwu, przede wszystkim Mirze wspaniałej, którą poznałam wiosną tego roku, jestem ze Słupska, za to, że ze swoimi przyjaciółmi upowszechnia i rozpowszechnia tematykę kultury żydowskiej. I bardzo dziękuję symboliczną różą na ręce Miry, pięknej i mądrej młodzieży, za to, co robi, bo robi coś więcej niż musi. Dziękuję bardzo i zapraszam do Słupska, gdzie prężnie działa Słupski Teatr Rondo i Słupski Ośrodek Kultury z wielką przychylnością pana prezydenta Kobyliskiego i tam my się zajmujemy upowszechnianiem i rozpowszechnianiem kultury Żydów słupskich niemieckich. Dziękuję bardzo. Nie, 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 nie,